Siemano, witam was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team. Tak jak zapowiadałem wczoraj, na streamie będę układał nowy zespół. No i tak zrobiłem, wydałem prawie 700 tysięcy monet na ten skład i powiem wam szczerze, no gra się cud miód malina. Jeszcze zanim pokażę wam, co udało się zmontować, zaproszę was serdecznie na dzisiejszego streama, ponieważ otworzymy sobie nagrody za kwalifikacje, zobaczycie zaraz, jaką rangę wbiłem. Po drugie, otworzymy paczki za ważne mecze, no i najważniejsze, otworzymy paczki za Division Rivals. Event zapowiada się grubo, ma być Mbappe, ma być Son i ma być ktoś dla ligi, tak jest przynajmniej na ekranach startowych. Zobaczymy, jak to będzie, ale jak już jest Mbappe, to już wiesz, że jest grubo. Także co, no nie pozostaje mi nic więcej, jak zaprosić was do tego streama. Oczywiście startujemy, wydaje mi się właśnie, że... Bo w ogóle ten event chyba ma być koło 15, ale i tak wydaje mi się, że koło 18, może 20 wystartuje. Na pewno będę pisał, także jeżeli chcesz mieć dokładne info o tym, to wpadnij na Discorda z kolei. Link jest też oczywiście w opisie. Także bez przedłużania zapraszam was na skrót ze wczorajszego streama, czyli proces budowania składu. Pierwszy mecz tym zespołem, a także ostatni mecz o fajną rangę w kwalifikacjach. To co mamy o tej godzinie 19? Z tego co się orientuję, to są... O, jest Morientes, fajnie. Ej, bardzo fajne. No nie wygląda źle, może go zrobię. Okej, mamy tutaj pierwszą paczkę z okazji Black Friday. No i właśnie dzisiaj mamy to Black Friday, ciekawe co powychodziło. Rozbudowa 81+, o kurde. Nice, paczka z Team of the Week też wyszła, albo już była, już nie wiem w sumie. Tutaj te szlagiery, aha, czyli tutaj jest ważne mecze, okej. Dobra i zobaczmy, jedna paczka piłkarzy dwóch, 81+, może akurat coś ciekawego poleci. No jeden walkout by się przydał, ale to nie jest walkout chyba, Anglia, HPD. Okej, Declan Rice 84, no nie jest aż tak źle. I to Nali, ej, całkiem spoko, ej, 2 razy 84 to jest spoko. I tak jest, pierwszy nasz transfer, Kyle Walker wraca do naszej pierwszej jedenastki, nie wiem który raz, już chyba trzeci. No i witamy na prawej obronie chyba jednego z najbardziej solidnych prawych obrońców w grze. No i kolejny transfer, Rudiger, który również już był w naszej pierwszej jedenastce i znowu do niej wraca. Także troszeczkę witamy stare nazwiska, ale na pewno są to solidne nazwiska. Oni wychodzą z paczek, także już ich nie będzie można trafić z tego, co się orientuje. Także można iść śmiało po nich. Tak mi się wydaje. O kurde, co ten Nakata tak urósł? Dobra. Z czemuś ścieniem, dobra. No i nowe nazwisko, Nakata, był kiedyś ikoną, teraz jest kartą hero i jest dużo lepiej doceniany. Także mam nadzieję, że taki Nakata fajnie sobie poradzi na pozycji SPO. Oj, co jest? Aż tyle nie przewidywałem, że wydam na niego. Co jest? Ej, gdzie on jest? Ile on kosztuje niby, co? Co jest, znowu go nie ma na rynku? Ej, no ja chciałem nim aha, bo ja ścieniem Nakatę też tak szukałem. 150, dobra, to załóżmy, że aż takiej tragedii nie ma. Dobra, no to nie jest aż tak źle. Jezu, jakbym na smularku tak przepłacił, ja nie widziałem tego. No właśnie, coś mi nie pasowało. Ja nie mogę, ale by był fail. Ja pierdziele. Na napadzie będzie najdroższa karta, jaką kupiłem w tej grze. Proszę państwa, Włodzimierz Smolarek w wersji Marvelowej. Kurczę pieczone, no ta karta naprawdę fajna, chciałem kimś droższym zagrać i postawiłem na Smolarka, bo jest to nasz kochany Polak, rodak. No i co? Zagrajmy mecz po prostu, chyba zagrajmy mecz, nie mam tutaj więcej komentować. Karta wydaje się być naprawdę, naprawdę przemocarna. No kurde, taki Smolarek w tej wersji Hero Marvelowej, czyli tych Mistrzostw Świata. No wygląda nieziemsko, no tutaj nie ma dwóch zdań, nie? To wygląda naprawdę dobrze. Pora coś zagrać, pora zdemolować rywali. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy skład rywala, fajna nazwa składu, a my zobaczmy co ma Donnarumma, okej. Okay. Alberto, to bardzo, oj, no dobra. To będzie na pewno fajny test. A, no i tyle z testu, dzięki gościu. Smolarek już doprowadza rywali do płaczu. Fajnie. Mamy wina pierwszego, znaczy wina oddanego pierwszego, mamy bilans 3 do 0 chyba, że gra jednak. Nie, jednak nie gra, super. Pierwszy mecz Smolarka od razu wygrana. Dobrze się zapowiada. Może jak trochę końców jeszcze zbiorę, to Mascherano chciałem kupić. Okej, okay. No znowu co jest? Jakiś wysyp Carlosów Alberto był czy co? A ja się nie załapałem. I Smolarek pierwszy strzał na bramkę, ojejku. To ten sam typ chyba, nie, inny składzik. Tamten typ miał Neymara na lewej stronie, a ten nie ma. I Smolarek z pierwszym golem, co za obrót, pięknie. I Włodzimierz Smolarek z pierwszym golem. O kurde, lecisz Joe Cole, pięknie.
i do Smolarka. Smolarek drugi, nie ma gola, jedne, kurde. I też staram się zrobić swapy, żebyśmy sobie w sobotę mogli otworzyć pika z Hero. Jezuniu, ale to będzie grube. Widziałem, że fajne trafy ludzie trafiają, jakiegoś Wolera widziałem chyba już ze dwa razy. No to jakby był taki Woler, to naprawdę byłbym zadowolony. Jezu, ale się granie mi fajnie. Tak, tacy, tak, no naprawdę, no tylko ten Joe Cole jest taki większy, a Nakata przecież dosyć też niski. Ribery też, Smolarek również. Pięknie, Fede Valverde. Dzisiaj taki strzał Fede strzelił, Boże! To prawie weszło, to ten słupek, Jezu, kto widział? Kto widział ten słupek Fede Valverde? Ja pierdzielę, ale zatrzęsło bramkarzem, bramką, wszystkim zatrzęsło tam. I Smolarek niestety bez drugiego gola. Ładnie, ale jeszcze ładniej Loris. Z karnym niestety. Siema, siema Jasiu. I gdzie strzeli? W lewo, nie? Tak jakoś chyba. Ej, teraz w jakim stylu grać nowego? Z kontrol... Chyba z kontrolem właśnie. Kurde, ładnie. 1-1. Karny! Karny jest! Okej, okay, dziwne. Smolarek jest lewonożny? Co jest? Ej, byłem pewny, że jest prawo. I Smolarek, lewa noga! Od razu jak wiedziałem, że lewa noga, no to kurde, to od razu jest gol. Pięknie Włodzimierz, ale Lafont się przesunął. Dobra, koniec meczu, dobra, fajnie, kolejny. Dobra, paczka dwóch rzadkich piłkarzy dla widzów, zobaczmy co tutaj wpadnie. Ekrany, okej. Okay. Hiszpania, SP, o Boże, dobra, dziękuję. Dobry, ostatni meczek o 10-0, zobaczmy. Nice. SC, zobaczmy co będzie miał za zespół i uwaga. Unai Simon, okej, okay, okej, okay. Nie, no, chyba oddaję wina, naprawdę? Ja nie mogę, to się tyle nastawiałem na ten mecz. O ty sku... Dobra. Jezu, ale miałem przez chwilę zwiechę, to myślałem, że gram sam na siebie. Zobaczmy skład rywala, okej, okay. Ten kolega już chyba nie będzie winów oddawał tak prosto. I na atak okej, okay. Ale tak, uważam, że nie jest to jakiś wybitny team. Oj, spóźnione bardzo, ale było odbicie, no ale spalone i tak, kurde. Nakata, pięknie, pięknie, 1-0, brawo. Ładnie. Ljungberg. Dobrze, Alaba, wiedziałem. Dobrze, Loris. No taki meczek troszeczkę dla koneserów uważam, nudny dosyć. Uważam, że były już ciekawsze mecze dzisiaj. Na przykład ten poprzedni chociażby. Ale teraz leci, Włodzimierz Smolarek. Włodzimierz Smolarek, tak jest, 2-0, pięknie. No i tak. Oj, Rudiger, walka jest. Nie no, fajnie by było to 10-0, jesteśmy tak blisko, już gościu też nie jest jakiś wybitny. Ale nie mogę się wstrzelić, już dwie okazje Smolarkiem, takie zmarnowałem, że szok. Naprawdę szkoda mi tych okazji. Smolarek z daleko, o Jezus, ile on już na tym streamie, kurde, 5 poprzeczek zaliczył. I to takich naprawdę bardzo ładnych strzałach. I Nakata też nie trafia. Co to za pole siłowe jest wokół Ter Stegena? Co jest? Czemu nie ogląda meczu? Bo dobija mecze i pięknie! 3-1! Jazda! Kurde, Fede Valverde naprawdę robi robotę w tym środku pola koło Markizie. Podoba mi się bardzo. Close your eyes. I Ribery, no nie. Ale jeszcze jest Joe Cole! I mamy 4-1, koniec meczu, mamy! No i gol honorowy, drugi w tym meczu, już wiadomo, tutaj raczej bez większych szans na zwycięstwo, ale jest, dobra. Paczki na jutro, to będzie w takim razie zajebisty pack opening. Myślałem, że będzie troszeczkę gorszy jutro, ale jednak zostawiłem paczki z Nagrodza Division Rivals. No i też pierwsza ranga wbita. Fajnie, fajnie, paczka za 100 tysięcy, paczka za 50k i mega paczka wymienna, także wszystko jest super. No i jak widzieliście, no, pierwsza ranga kwalifikacja chyba drugi raz w tym roku, ale składem. Boże, jak się nim grało, dobrze. W godzinę zagrałem kwalifikację od stanu dwóch meczy, także 8 meczy w godzinę, dużo rage-quitów było. Co prawda 3 razy dostałem wina i to pewnie tak spowodowało, że po prostu szybko poszło, ale nie zmienia to faktu, że 10-0 wbite. Także co, widzimy się na dzisiejszym streamie, mam nadzieję, że wpadniecie i do zobaczenia. Życzę wam oczywiście miłego dnia i pa pa. Yo.